Cześć Maleczko, z tej strony Miki i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z... Chyba już drugim odcinku z Fazmofobii. I dzisiaj ze mną kapten... Wiesz, że mnogi zamykałem króliki? Dzisiaj gramy na mapce Więzienie. Jest to nowa mapa dodana... Czekamy zaginionych królików w Logiego. Tak, jest to mapa niedawno dodana do Fazmofobii. Kochani, i tak, specjalnie dzisiejszy odcinek, ponieważ przy odpalaniu Fazmofobii pisze, żeby zaopatrzyć się w sławki. Więc tak, mam sławki na fulla, tak, mam tutaj wszystko na 100%, więc i tutaj kapitana słyszę na fulla, naprawdę mi to rozwala sławki i słyszę całą grę naprawdę bardzo głośno. Mam nadzieję, że u was nie będzie ona tak głośno. Przestań, bo rozwala mi uszy. I co, no myślę, że bez zbędnego gadania weźmy sobie flashlighta, weźmy... Jak to jest głośne! U was to nie będzie takie głośne, ale u mnie będzie naprawdę. Weźmy sobie termometr. To było głośne. Zapalanie latarki. Masakra. Mi to naprawdę tak rozwala uszy. Dobra, to co, idziemy? Czy mamy trzy kamery, są dwie osoby? O, klucz trzeba wziąć. A, już wziąłeś, dobra. I co, nowa mapa w... Chciałem powiedzieć Among Us. Nowa mapa w Fazmofobii. Ale to gra jest głośna teraz. Dobra, idziemy. Powiem wam tak. Ja cię dogonię. Ja zostanę w kampanii. Gramy na trybie średnim, już jest trudniej niż ostatnio. Ostatnio nie było łatwo, więc będzie ciekawie. Będzie bardzo ciekawie. Ej, środki palenie po kratach, czekaj. Zasłuchaj chyba na odcinku. Zatrzymaj się. No to to są inne. Cii, stój. Stój. No tak, uderzę w kraty. Okej. Okay. Okej, zaczyna się. Więc w poprzednim odcinku było trudno dosyć, a to jest jeszcze trudniejszy tryb gry, więc będzie ciekawy, nie jest, że sławki na fulla wszystko. Więc no co, no będziemy się bali, tym bardziej, że ja się masakrycznie boję tej gry. Naprawdę, się tak bardzo boję Fazmofobii, że no to jest po prostu dramat. Jak ta jest, gra jest głośna u mnie. Szukamy handroomu, tak? Weź ty szukaj z termometrem, bo ja... Jak tą latarkę zapalić, żeby mieć na ten... To mówię, no że... te klikasz. Ale mi to nie działa. Masz latarkę? W ręce teraz, czekaj, w ręce, no. Schowaj, daj inny item. No. I kliknij te. Nic się nie zmieniło. Oj, nie to. Nic mi to nie daje. Pewnie coś w ustawieniach mam inaczej. Między R a Y. O, działa mi, mam, miało, działa. Dobra, udało się, wreszcie. Przed poprzedniego odcinka próbujemy to ogarnąć. Okej, okay. Nie zamykaj mi tylko drzwi przed twarzą, proszę. Ja pierdzielę, nie wiecie, bo jak bardzo mam głośną tą grę. Mam ją na... tak, na maksymalnej głośności możliwej ustawionej. Więc jak tylko cokolwiek wyskoczy, będę dar japę. I to wam gwarantuję, będę dar się w tym odcinku. Więc... Jeżeli to ty byłeś? Co? Takie jakby... Nie wiem, dobra, nieważne. Coś słyszałem. Ja teraz będę słyszał każdy pojedynczy szmer, więc... Szelest, cokolwiek. Więc jest naprawdę, szykuję się, naprawdę ledwo słyszę teraz siebie jak mówię, bo słychać ten szum o kajdanki, da się wziąć? Ty, wziąłem kajdanki, lol. To je odwróć. Słyszałem coś. Słyszałem takie skrzypnięcie. Jak? Napierd. Ej, kasztan jest na Discordzie, to jest kasztan. Pozdrów widzów, kasztan. Woda. Pozdrawiam i ze szczęśliwy był kapten. Ulfik. Oj, Mati jest, też pozdrawiam Mati. Nie, serio, ja nie mam. Ja nie mam Hanta. Czyli to chodźcie schować. Bo klikałem T. A, Gaugan. Też tak potrafię. Ej, znowu słyszałem stuknięcie w kraty. Nie wiem, czy wam to no, będzie. Nie wiem, czy u was to będzie słychać, ale ja to wszystko słyszę tak bardzo na fulla, że. Ło, da się to tak otwierać fajnie. Ta? No? Zajebiste. Gdzieś ty mi uciekł tutaj. Chodzę znowu, sobie, cały czas słyszę dźwięki takiego jakby odsuwania krat, czegoś takiego jakby skrzypienie. Masakra, teraz każdy pojedynczy ten będziemy słyszeć. Na odcinku nie wiem, wątpię, że będzie to słychać, ale ja to słyszę wszystko idealnie. Wow, gdzie my jesteśmy? Poza tym nie znam tej... Nie znam tej mapy, kochani, więc to będzie całkiem ciekawe. Czemu ja latarkę ułożę? O, a nie. F, o, dobra, jest. 18 stopni i jeszcze nie. Ja coś myślę, o, że... coś słyszałem stamtąd, mi się wydaje, stamtąd. Czekaj, najpierw zobaczmy tu. Coś mi się wydaje, że minie 5 save. I my go nawet nie znajdziemy.
Chodzimy na dół. Chyba, albo? Cały czas słyszę jakieś dziwne dźwięki, takie... Na pewno są przez niego wydawane. Pamiętaj, jak jest... Od 10 do 0 to jest Huntroom. Tak. Już troszeczkę ogarnąłem to pasmo. A jak masz na minusie, to wtedy jest... Freezing. Uuu, będzie ciekawie, ludziska, będzie bardzo ciekawie w tym odcinku. Na razie łazimy bez celu i szukamy ducha. Nie w sumie z celem, bo właśnie szukamy ducha, ale... Boję się, to będzie oni. Zakładam, że to będzie oni. Dlaczego oni? Nie wiem, tak jakoś. Ja pierdzielę, nie wiem, czy to było u mnie na chacie, albo to była moja siostra na chacie, albo słyszałem w tym momencie krzyk dziecka. Pewnie było u mnie na chacie. Że takie, jak dziecko coś mówi. Jakby dziecko coś mówiło, nie krzyk, tylko po prostu takie... Otrzymam stuknięcie, albo to była kropla spadająca. Prysznica, czekaj, co to jest? Mydło, okej. O, słyszałem szarpnięcie. Zgubiłem drzwi przez chwilę, ale okej. Ej, ty tego nie słyszysz? Masz słuchawki w ogóle, Kuba? Mam. Okej, nie słyszysz tego? Nie. Jakim cudem? O, teraz słyszałem uderzenie w kratę. No właśnie, ja cały czas to słyszę. O, słychać było. Się będę rozglądał. To weź pootwieraj wszystko. Co to jest, książka jakaś? 19 stopni. O, światło zapaliłeś, fajnie. Gdzie to jest ten pokój? Tu. Wow. Windows XP, czyli to jest XP, co to jest? Ej, dlaczego te komputery są włączone? Czy to więzienie jest chyba opuszczone, co nie? Opuszczone. Ale prąd nadal ma. Ale prąd ma i te komputery dalej są włączone. Ha! Państwo zapłaci. O, stuknięcie. To jest gdzieś tutaj, moim zdaniem. Może tutaj? No mi się zdaje, że nie jest w tym bloku. I raczej dostaniemy Hunta wprawdy i znajdziemy. Oj, to. Wyszedłem z tego budynku. Znalazłem wyjście drugie w razie czego. Ja pierdzielę, zgubiłem cię. Boję się. Jestem na górze. Okej. Okay. A to ty byłeś, bo jakieś światełko mi tam szamknęło. Myślałem, że to ty. Że to nie ty. Ej, ty gadamy na radiu Fazmofobii, czy nie? No co? A dako? No, żegnaju. O, ktoś spada? Co spada? Mati, nie wiem, chyba się boi. Ja? Siema? Okay. Nie, no co? Nie weź. Jasne, jasne, siemanko. No co? Co się boisz? Nie, żeby co, że słyszę jakby szept, ale okej. Okay. No mówiłem, że ja też to słyszałem, stary. Ale pozostanę jeszcze trochę. To mi się chyba wydawało akurat. Ja pizgam. Nie ma. Oj. Jeszcze ostatnia cena. Wbiłem się. Dobra, nie ma. Ale to chodzenie jest wolne w tej grze, masakra. Naprawdę. O, słyszałem coś. Klima co to daje? Weź potkę na szybkość. Nie mam nóg nawet. Pokaż mnie kapnę chłopak mały. Bo chłopaki na Discordzie widzą udostępnienie ekranu tutaj teraz i widzą całą naszą rozgrywkę. Mają przedpremierówkę. Dobra, wbijamy. Wychodzimy na dół. No słyszałem jakby uderzenie, zamknięcie drzwi tam. A nie, to ty zamknąłeś chyba. Nie, nie zamykałem. Ale głośno tu jest. No to musiał być on. Nie, nie ten, bo... Musiałem podgłosić, co tam? Latarkę wylupsyłeś. Ale piłkę. Na dworze też się może teraz pić? Nie wiem. Ja mam kajdanki. O, słyszałem szarpnięcie. Kajdanki. Dobra. Słyszysz mnie w ogóle? Jeszcze? Tak, cały czas to słyszę. Czemu jeszcze? Dobra. Nie strasz mnie, kapten. Adios, jedzę zjeść. Dobra, siemka. Minus 2, 0. O! Rzeczywiście, to mamy Huntroom. Ale Mati poszedł. Wiesz, że to jest cały ten. 18, nie, tu już 16 jest.
Więc ziom to jest na dole. To na dole. Na dole, ale cały ten pokój na dole. O, goddammit, Santa Clara duża? Pobrajmy, że na schodach go nie ma. Na schodach będziemy bezpieczni. No tak, cały tutaj. Nie będziemy bezpieczni. Jak to? A to on nie będzie tylko w tamtym miejscu. To sobie otworzył tutaj, ale... To on otworzył, czy to nie ty? Czy to ty? Da, otworzył. Give me a sign. Ghost? Ja tylko słyszę. A. Musimy iść po resztę tej. Słyszałem, otworzył, coś otworzył. Wyrzuć termometr. Dobra. O, goddammit, ale przynajmniej jest freezing, to na pewno. Znaczę sobie. Freezing temperature. Jest. On tu gdzieś stoi. Nie ma go tu, było go widać jakby stał. O, jest freezing, bo widziałem taki odbiór. Ale na MF-ie miał... No jest freezing. No. Ale chodźmy. Musimy po resztę itemów. Dobra, to wracamy. Ja pierdzielę, ale się boję. Jest chyba pierwsza gra, przy której tak bardzo sram. Przy Bigfoocie były momenty, gdzie było creepy, ale nie aż tak. A tutaj po prostu cały czas gramy pod napięciem i cały czas się boję. Więc to jest coś całkiem nowego, bo tego jeszcze na pewno na odcinkach żadnych u nas nie było. Żeby po prostu srał na odcinku tak bardzo. No nie wiem. No nie, kiedy? Ja mam normalnie. No ty się nie boisz tej gry, u mnie to jest trzecia rozgrywka w życiu. Naprawdę grałem raz, kiedy nagrywaliśmy poprzedni odcinek. Raz graliśmy wtedy jeszcze, gdzie się uczyłem tej gry. I raz przecież teraz. Więc ja dopiero się uczę tej gry. Ja się tak masakrycznie zaczynam bać. No jest... Gdzie ty poszedłeś? Tutaj chyba. Do komputerów włączonych. Dobra. Jumpland wywaliłeś z tego budynku. No po co ma się tu świecić? A tako. O, słyszałem coś. Jakby to był jakiś tam typ, nie pamiętam, który spowalnia, gdy jest wyłączony, to wtedy dla nas plus. Okej. Okay. Skrędy przechodziliśmy. Właśnie pytanie, którędy na pewno jest tędy chyba prosto i tu powinno być wyjście, jak mi się wydaje. Ale tak naprawdę to zrobiliśmy kółko, pewnie byśmy znaleźli drogę stamtąd. Wątpię. O, słyszałeś, teraz było bardzo głośno. Ale to raczej... Ambient po prostu. O, zamknięte drzwi słyszałem. To raczej ambient. Okej. A teraz na pewno swoje drzwi słyszałem. A tu jest przejście. No. Ale leży. I tak zamyka przed nami. Patrzcie, jakie leżaki fajne bierzemy. Nie. Tak zamyka przed nami centralnie. Przestań. A widzisz? Nie udało ci się. Oj. Count. Oj, się creepy zapowiada. Dobra, przynajmniej znaliśmy miejsce, gdzie jest nasz duch. Teraz musimy... Jezu, nie słyszę, jak mówię normalnie, mam tak głośno tą grę. Teraz musimy ogarnąć... Tak. Jakie masz przedmioty, powiedz mi najpierw. Wezmę sobie... O, książkę. Jakie masz przedmioty? Ja kamerę. I latarkę tylko. Jak kamerę? No, kamerę jedną, bo tu są aż trzy. I... No to nie zabrałeś kamery. Aha, no to nie wiem. A może aparat? Weź kamerę. Nie, bo ja nie umiem rysować, wezmę aparat lepiej. Ile mamy... O Jezu, 50, więc zaraz będziemy mieli hunta, stary. Wezmę, tak, latarkę, aparat i książkę, okej? Okay? Ty weź spirit boxa. I co mamy zrobić? Czekajcie, przeczytam tu. Discover what type of ghost we are dealing with. Get a ghost to walk through salt. Okej, musimy sól ogarnąć. Prevent the ghost from hunting with a crucifix. Okej, krucifixa. Detect the ghost presence with motion sensor. Mamy motion sensory, czy nie? Nie mamy. Okej, czyli to jedno odpada. I have done more investigating for you. Looks like the ghost name is Betty Brown. This ghost also seems to only respond to people who are alone. O kurna. You should be able to use its name to injure it and get some paranormal activity. Make sure to refer your journal and write down the evidence you find. Okej, okay, to co? Idziemy. Nie idź beze mnie. Gdzie ty jesteś? Nie ma mnie. A ty tam, myślałem, że ci dziś schowali za samochodem. Nie strasz. Zapraszam do środka. O kurna, będzie ciekawie.
Ja mam Spirit Box. Ja mam książeczkę i aparat. Czekaj chwilę, bo nie proszę jeszcze. Bo musiałem ten. Okej. Okay. Przesunąć sobie mouse Bungie. To co? Wchodzimy. Oj, powiem wam kochani, że stresuję się, naprawdę. Boję się. Znajdziemy następną drogę. Znaczy w tą będzie. Szukamy nowej drogi. Nowej drogi, a jest jakaś nowa na pewno? Okej, trzeba odkryć tę mapę w sumie, więc... Tu uciekamy jak huntuje. Jak teraz zahuntuje, to tu uciekamy. Okej. Okay. No, mamy tylko 50... Znaczy już jesteśmy. Okej, okay, jesteśmy. No, ziomeczki. Będzie ciekawe. Tutaj? Dlaczego tutaj? Żeby mieć na całość. A, czekaj, czy my jesteśmy już w Fantrumie? Tak. Jakim są tak szybko? Okej. Are you here? Give us a sign. O, otworzył, dał nam sign. Otwiera. Wow. On jest na górze chyba. Nie na górze była, tu jest ta temperatura. Tu stoi. O kurna. Powiedz show yourself. Ja mu zrobię zdjęcie. To przecież... To jest za późno, miałeś zrobić. O, na tym się robi zdjęcie, dobra. Trzymaj. To prawo, tylko zmarnowałeś zdjęcie. No nie wiem... Are you here? No tu jest, zapytaj tylko czy... Ale chcesz się dowiedzieć czy gada. Are you here? Betty Brown, are you here? Może nie mów tak, żeby nie hantował. Are you here? Give us a sign. Show yourself, ghost. Betty Brown, show yourself. Are you here? Mama Hanta. Co teraz? Do celi się musimy schować. Tu szybko. Zamykaj szybko. Kucaj. Kupa, co my robimy? Słyszę go. O wow, ja też go słyszę. O, potrafi tu wejść? Stary. Nie mam pojęcia. Stoi przed drzwiami, chyba mi się wagało przez tekstury. Ej, zapalmy tu może światło. Nie zapalaj. Ja nie chcę. Okej, będę musiał rzucić książkę za chwilę. O, zapalił światło sam. Ja zapaliłem. Okej. Ej, zaraz będzie kolejny hunt. Przestań. Rzucimy książkę. Are you here? Show yourself. Are you here? Show yourself. Ghost, are you here? On odpowiada are you here? Tylko dla samotnych osób, stary. To może muszę cię zostawić. Czekaj, to ja chodź pod te drzwi. Okej. Pod te? No tak, tutaj. Mhm. Co teraz? I ty wejdź tam. Dobra. I się zamknij. Hunt. Oj, hunt. Ej, agresywny jest ten duch. Zamykaj. Wow. Jak wejdzie tu, to będzie smutno. Ja wiesz, że ja go sam nie ten. Sam go nie rozwalę. Myga tu światłem. No. Wiesz, że tu jesteśmy, stary. Już po nas. O nie. Ja pierdzielę. Już. Dobra. Czekaj, ja sam idę. Dobra, czekaj. Zostań tu. Ghost, are you here? Mignęło tam światełko. Ja muszę zaraz zrobić. Idź, kasztan. Give us a sign. I zamyślałem, że tu umarłeś. No, prawda. No, idź i zamknij drzwi. Zamknij do końca. Dobra. Are you here? Wow, klikasz, słyszę.
Are you here? Show yourself. Are you friendly? Co on to powiedział? Miga światło, chyba masz hanta, stary. Tak. Okej, łazi. Słyszałem taki jęk jakby. Jakie on to głośno. Okej. Ciekawe. Ej, nie mamy gdzie uciec, stary, wiesz, że jesteśmy tu uziemieni totalnie. Nie mamy gdzie uciec. Fajnie. Koniec hanta. On tu był gdzieś bardzo, bardzo blisko, bo trzeba takie teraz... Chyba nie odpowie na ten, więc idziemy stąd. Okej. Musimy mu zdjęcie zrobić. Ja muszę. Goddammit. Myślałem, że hunt, ale to po prostu latarkę zmieniłem. No. Ojeju. Co to jest? A, mokra podłoga. Hunt. Oj. Biegnij kapun. Chodź tu i zamykaj. Tam chcę też zamknąć? Tu są jeszcze jedno otwarte! Chodź tu, szybko. Czekaj, bo drzwi były otwarte! No chodź tu! Kapten, były drzwi otwarte. Gdzie ty kurwa jesteś? Gdzie ty jesteś? Za tobą. Były drzwi wszędzie pootwierane, musiałem to zamykać. Ja pierdzielę, nie wiesz jak mi teraz serce wali, ziom! Nie stój tak blisko tamtej ściany, stań tu. Dobra. Koniec. Dobra, już. Ja pierdzielę, jak on cię często atakuje, to jest jakiś agresywny duch bardzo. A na dworze nasz też może hantować? Ty nie? Nie. Okej. Okay. Mamy safe zone przynajmniej. Którą się to otwiera? W tą. Ja pierdzielę. No to jak jesteśmy tu, to trzeba za... Dałeś w ogóle tą książkę? Ty miałeś książkę. Tak, leży tam książka, leży książka. O, zabrałem kajdanki na pamiątkę. Myk! Gdzie one są? Ja zgubiłem. 15%. 15% to może... Lepiej wziąć, wezmę pilsy, okej? Okay? Czekaj. Dobra. Szukajmy orbów. Chyba nie ma orbów. Widzisz orby? Nie. Ja też nie. Na pewno jest mroźna temperatura. To na 100% to zaznaczyłem. To może być tak, albo Wraith, albo Phantom, albo Banshee, albo Mara, albo Demon, albo Yurei. No, tu mamy wpis do duchów jeszcze do wyeliminowania. Jest bardzo agresywny. To może być Demon. To tak, biorę UV-kę. Wziąć pilsa czy nie, stary? Może zabrać. Krócy biorę. Dobra, poczekaj, to wezmę go, bo umrę. Okej. Okay. O, 50 mam, dobra. Znaczy chodziło mi, że możesz tam zabrać, a nie tu od razu, ale... Never mind. Sól musielibyśmy wziąć. To są tylko latarki. Ultrafioletkę może bym wziął, wezmę ultrafioletową. Zabrałem. A masz już swoją? Zabrałem. Dobra. Wyrzuć. To co ja mogę wziąć? To może daj UV-kę i ja wezmę sól. Znaczy ty daj UV-kę, ty weźmiesz sól. Dobra, masz. Okej, okay, biorę. Oj, szykuje się gruby odcineczek, będzie fajnie. Okej, okay, a mogę zapalić tą latarkę i tą? Mogę mieć i zwykłą i UV-kę, dobra, to dobrze. Ojojoj, ale tu się szykuje. Naprawdę z tego będzie mocny odcinek. Zginiemy spokojnie. Przestań. Już jestem. O cholera, zamknął nas! Wow. Ej, nie możemy uciec. Dlatego się chowamy. Może wejść do tego pilsa, bo na coś panikujesz za bardzo.
bo creepy ta gra jest, no. Jesteś za blisko ściany, mógłby cię przez ścianę złapać. Okej. Okay. Słyszę go. Słychać kroki. Ale nie chodzi tak blisko, bo jakby był blisko, to by biło to bardzo. Gdzieś pewnie tam za ścianą jest. O, ja cię. Muszę mu zdjęcie zrobić. Mam jeszcze aparat? Mam aparat. Nie chcę mi się wracać już w propisy. Ale jak umrzesz, stary, nie denerwuj mnie, jak umrzesz, to ja zostanę tutaj sam. Ale na bank sam tego nie wygrał. O kurczę. Chciałem szarpnięcie. Bawi się drzwiami. No. Całkiem normalne u duchów. Dobra, na razie w ścianach. Słyszałem 3 tupnięcia też. Na razie po ścianach będę tak sobie patrzał. To UV-ko. Gdzie generalnie mogą tutaj być odciski? O, zamknął chyba drzwi bardzo mocno, tak bardzo agresywnie szarpnął. Książki nie zapisał. Już hunt. Hunt. Ale często huntuje. To chyba jest demon. Proszę cię, nie ja zamknąć drzwi. Jest od razu za mną, bo go słyszałem. On jest za tobą, musisz szybko otworzyć i zamknąć. Ja pierdzielę, stary, nie wiesz, mi teraz serducho bije. Masakra! Zapal to światło tam w tej hali, proszę! Niebo będzie migało. Ale on blisko... O, głośno teraz takie ten. Jak nie zamknąłeś, nie zamknąłeś drzwi do końca, brawo ty. A! O kurde! O chuj! O chuj! Ło cię chuj! Umarłem! O kurde, dobra, będę ci tak pomagał. What the fuck? Jak ja nie zamknąłem drzwi? Ej, nie wierzę, że umarłem. Co teraz z tym duchem? No, obserwujesz tylko. God damn it! Umarłem! Ej, sorry, serio! Zamknąłem te drzwi, jak on tu wszedł? Nie, pewnie nie zamknąłeś to do końca. God damn. Nie no, zamknąłem chyba te drzwi. Chyba, że znowu przejdzie. No huntuje teraz? Już... Jak huntuje, to masz tak. Otwarte drzwi, ziom. Otwarte drzwi masz! A, dobra, to za późno. Szept. No stary, no biegnij, no! Już wszedł. Gdzie jesteś? Umarłeś? Aha. Nie widzę. Serio? Przegraliśmy? Nie no, żyjesz, chodzisz okay. Tu. A, chodziłeś u mnie normalnie. Wy ty fy? Przegraliśmy? Tak. Da, przegraliście. Ja pizgam. No to co, ziomeczki, dzisiaj porażka. Grubo, naprawdę grubo. Myślę, że jeszcze jedno, na spokojnie jeszcze z 1-2 odcinki z Fazmofobii nagramy. Zgarniemy tu inne osoby. Może Matiego kiedyś, może Kasztana, może Vlogiego, Noxa, kogokolwiek, Etera. No Etera wąty, bo Eter nie chciał za bardzo grać Fazmofobii akurat. I co, moglibyśmy naprawdę kozacki... No ta gra jest po prostu kozacka i myślę, że coś można jeszcze więcej z niej podziałać niż dwuodcinkowa seria. Na razie dziękuję bardzo za oglądanie do końca, odcinek był naprawdę kozacki moim zdaniem. No, co prawda to prawda, przegraliśmy. Ale myślę, że następnym razem, jak będziemy na prizonie, na więzieniu, to damy sobie radę. Bo już prawie się nauczyliśmy, żeby domykać drzwi, chyba że duch po prostu się bagował i przechodził przez drzwi. Ja bardzo dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, na razie, papa, trzymajcie się, cześć!